Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję gry Imago Family od wydawnictwa Rebel. Jest to gra przeznaczona dla 3 do 8 graczy w wieku od 8 lat, ale od razu na początku Wam zaznaczę, że moim zdaniem spokojnie, młodsze dzieci też sobie poradzą. Nie przeczytają co prawda haseł, ale gdybyście widzieli, jak nasza Oliwka układa hasła, sama się zdziwiłam, jak doskonale jej to idzie i nie miałam pojęcia, że tak świetnie będzie jej to szło. Co prawda sama hasła nie przeczyta, bo ma niespełna 5 lat, ale świetnie układa i często gramy tak, że ja jestem z Oliwką po prostu w drużynie, mówię jej kilka słówek, ona sobie wybiera, układa, no i zabawę ma fantastyczną. Jest w zestawie instrukcja, jest plansza, na której możemy układać. Ona jest jasna, co bardzo nam się przyda, zwłaszcza gdy macie na przykład ciemną podłogę, kanapę czy stolik, gdzie gracie najczęściej w gry, ponieważ karty, które tutaj mamy, z których układamy, są przeźroczyste. I na ciemnym podłożu nie za bardzo widać, co tam na tych kartach się znajduje. Mamy w zestawie również karty Enigm. One mają hasła. Tutaj widzimy kategorie. Tworzymy z tych kart stosy. Oczywiście musimy je potasować bardzo dokładnie. Tworzymy stosiki, 3 stosiki. Są gwiazdki punktacji, gwiazdkę czy też punkt w grze dostaje osoba, która odgadnie i osoba, która pokazywała hasło. Karty gwiazdek sobie zostawimy na razie w pudełku. Na stole rozkładamy planszę. Mamy tutaj 3 stosy i musimy jeszcze rozłożyć dookoła. Obawiam się, że wszystkich kart nie będziecie widzieć. Rozkładamy dookoła również karty, którymi będziemy zgadywać. Może takie tutaj będę na brzegu rozkładała. Zobaczcie, ich tutaj jest naprawdę mnóstwo i są przeróżne kształty. Karty mamy rozłożone. Osoba numer jeden, gracz numer jeden, bierze jedną z tych trzech kart, wybiera sobie temat, który mu będzie odpowiadał. Czyta głośno podpowiedź, czyli na kempingu. Sprawdza, jakie są hasła. Zobaczcie, że jedno hasło jest oznaczone gwiazdką. Teoretycznie są to hasła łatwiejsze, idealne dla młodszych graczy, ale w praktyce my totalnie na to uwagi nie zwracamy. Gracz, który będzie układał, czyta sobie, jakie tutaj mamy hasła. I jedno z tych haseł będzie układa. Na przykład wybiorę sobie hasło hamak. Oczywiście nikomu nie mówię tego hasła i nie pokazuję. Kartę odwróconą odkładam tak, aby nikt nie widział, co tam jest. Karta bezpiecznie odłożona, a ja się teraz zastanawiam, jak mogę ułożyć hasło hamak. I Imago Family jest to gra, myślę, że kojarzycie kalambury i to jest właśnie gra w tym stylu. To są kalambury, ale bez używania gestów, słów, bez rysowania, bez pisania, bez wydawania dźwięków. Hasła, które mamy tutaj, pokazujemy tylko za pomocą tych obrazków, tych elementów. Możemy je na siebie dowolnie nakładać, możemy nimi ruszać, przesuwać, aby pokazać ruch, jaki wykonują. Na przykład, jeżeli dana rzecz by miała jakiś ruch wykonać. Ja sobie teraz tutaj będę może układała hasło hamak. O! Także tak bym ułożyła hamak. Można jeszcze dać strzałkę, aby pokazać, że chodzi o to tutaj, na czym leży to dziecko, ale myślę, że nawet nie trzeba. W ten sposób również zostałoby hasło odgadnięte bez problemu. Osoba, która odgadła hasło, zdobywa gwiazdkę oraz osoba, która układała, również zdobywa gwiazdkę. Karty zostają odłożone z powrotem na bok.
karta również. I teraz drugi gracz weźmie sobie kartę. Tutaj księżyc akurat jest najłatwiejszy, bo widać, że księżyc tutaj mamy zresztą jako kartę, więc to będzie naprawdę łatwe do ułożenia. Jest jeszcze gwiazda, ufolutek, satelita i kometa. Gwiazdę również mamy do wykorzystania. Kometę można ułożyć na przykład w ten sposób. Coś na kształt spadającej gwiazdy, może to jakoś zasugerować odgadującym. I tak właśnie toczy się ta gra. Mamy tutaj naprawdę mnóstwo różnych kategorii, bardzo różnych. Są też takie ze znakiem zapytania, które no, praktycznie nie ma podpowiedzi do tych kategorii z niczym. O, zobaczcie, tutaj jest znak zapytania. Jakie tutaj mamy kategorie? One nie są ze sobą absolutnie powiązane, więc to jest na pewno utrudnienie pewne tej gry. Ale gra jest świetna, gra jest naprawdę fantastyczna, niesamowicie pobudzająca wyobraźnię, kreatywność. Cóż mogę więcej na temat tej gry powiedzieć? Kalambury zawsze były i chyba zawsze będą bardzo kreatywną rozrywką, w której trzeba myśleć, kombinować, jak dane hasło pokazać, jak je zaprezentować. I tak samo jest z Imago Family. Musimy się czasami nieźle nakombinować, ale gwarantuję Wam, że wszystkie te hasła są do pokazania. Na początku, gdy rozpoczęłyśmy grę w Imago Family, byłam trochę przerażona tymi hasłami. Jejku, jak można ułożyć takie hasło za pomocą takich kształtów? Ale jak zaczęłyśmy grać i im więcej, im dłużej grałyśmy, tym łatwiej nam się te hasła układało, więc bierzcie Imago i zacznijcie grać. Nie zniechęcajcie się tym, że są tu jakieś kształty i że nie da się z tego układać. Wszystko się da z tego ułożyć, trzeba tylko pokombinować, wyobrazić sobie ten przedmiot i przenieść go na planszę. Świetna gra. Nie będę tutaj nic więcej już dodawać. Imago Family jest naprawdę świetną grą, niesamowicie rozwijającą wyobraźnię, kreatywną zabawą dla całej rodziny i bardzo, bardzo, bardzo Wam ją polecam. Więcej o Imago na blogu, w opisie do filmu jest link, zapraszam tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam, do usłyszenia w kolejnych filmach.